Dziś pamiątku. To był list. Śpiewała Wiera Gran z płyty Cztery przeboje z dawnych lat. I pani Wiera Gran dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Kiedy zaśpiewała pani po raz pierwszy ten list? Nie pamiętam, ale przed wojną. I jednak parę lat przed wojną, jakieś 3 lata przed wojną chyba. Na początku swojej kariery? Tak. To była jedna z moich pierwszych piosenek. Nie pierwsza zupełnie, ale jedna z pierwszych piosenek dla mnie napisanych i przeze mnie razem z autorem napisanych. Temat był mój, bo ja wtedy byłam bardzo jeszcze młoda, sentymentalna, romantyczka i tak dalej. To znaczy, śpiewać pani zaczęła mając lat 15. Ja widzę, że w matematyce to pani jest mocna. No staram się jak mogę. Piątki miałam, czwórki, czasami trójki. Bardzo młodo, bo nie będziemy liczyć lat. Chociaż ja tego nie lubię, prawdę mówiąc, ukrywać to, co jest autentyczne i moje. Ale taka jest młoda. Nie dlatego tylko, że to był kabaret, 15-letnia dziewczyna w kabarecie. Nie wolno mi było, a to była zupełnie nieprawdopodobna historia. No ja zaczęłam występować jako ta mała dziewczynka z rozpuszczonymi włosami, nieumalowana i ale tak piękna. Dalej. Podobno, byłam ładna. Więc bardzo szybko się mną zajęła policja, bo się okazało, że w kabarecie nie wolno występować poniżej 18 lat. Wobec tego, że dyrekcja nie chciała ze mnie zrezygnować, bo miałam duże powodzenie. Więc te moje długie i bardzo gęste włosy zebrało się w olbrzymi kok, to się nazywa, tak? Tak, kok. Gładko uczesana, kok, zrobiono mi długie suknie, bardzo takie wampowate, co mnie bardzo postarzyło, można tak powiedzieć? Można. I dalej bez makijażu? I dalej bez makijażu, długo jeszcze bez makijażu, a w ogóle bardzo mało się malowałam, rzęsy, oczy troszkę. No i to mnie postarzyło i wobec tego policja przestała się mną interesować. Przekupieni zostali oczywiście odpowiednio też. Proszę, czyli afera na początku kariery. A kto dla pani pisał? To nie ja, to już dyrekcja. Kto dla mnie pisał? Pisali dla mnie na początku nieznani. Zresztą ja zaczęłam śpiewać piosenki już popularyzowane przez innych, które mnie się podobały. Potem zaczęto dla mnie pisać piosenki. A potem już tylko, już nie śpiewałam innych artystów, innych pieśniarek, nie śpiewałam piosenek, tylko moje, dla mnie pisane. Więc był Jurandot, był Szlęgiel, był Światopeł Karpiński, Holender, przed wojną tuż, to był już Tuwim, nie pamiętam, dużo autorów było. Tuwim też napisał piosenkę Tuwim o liście. Napisał, tak, list, pod tytułem List. Słabo, bardzo słabo. A co było w czasie wojny? A w czasie wojny co było? No, musiałam być w getcie, więc byłam, ale występowałam. Śpiewałam w kawiarni Sztuka, co zresztą w literaturze wojennej w wielu, wielu książkach jest, jak to się mówi, podawane? Nie mówi się podawane. Przypominane cytowane? Przypominane, voilà. Przypominane. No, rzeczywiście na wysokim poziomie literackim kawiarnia, występował tam Włast, występował taki świetny poeta, któremu Tuwim zapowiadał wielką karierę, ale Niemcy go niestety zniszczyli, jak wielu innych. Nazywał się Fokrzański. Doskonały poeta. Występowali tam różni, między innymi akompaniował mi wtedy przy fortepianie, między innymi też, bo miałam paru pianistów, których angażowałam tam. To był Szpilman, który w Polsce dla was jest znany, bo ci inni i poginęli, i nie byli dla was znani. No i do początku likwidacji getta byłam w getcie. A co się śpiewało wtedy? To samo, co przedwojenne piosenki. Przedwojenne piosenki, a Jurandot był w getcie i pisał dla mnie nowe piosenki jeszcze w getcie też. Miałam duży repertuar pisany tam na miejscu, bardzo dobry. Ja myślę, że po prostu to jest inaczej, bo chyba inaczej pisze się w czasie wojennym. O innych rzeczach.
Inaczej się formułuje. Tak, oczywiście był tak, podkład był troszkę dający do zrozumienia, ale trzeba było być bardzo ostrożnym, bo była przecież bardzo, bardzo ostra cenzura Gestapo, więc do której zanosił taki był szpicel w getcie Turków, który zajmował się tak zwanym życiem artystycznym, bo było jednak sporo miejsc, w których występowali artyści, więc on donosił te wszystkie programy do Gestapo. Czyli trzeba było być bardzo ostrożnym, ale mieszałam piosenki przedwojenne, które publiczności jak najchętniej słuchała, bo to było dla nich związane z wspomnieniami, z innym życiem, które mieli. Ale nowe piosenki, miałam francuską melodię bardzo piękną, do której Jurandot napisał piosenkę, którą zresztą cytuję częściowo tylko w książce mojej. To ona miała ten podkład właśnie dający do zrozumienia, jak tam źle jest nam, że nie ma zieleni, nie ma drzew, nie ma lasu, widzi się mały kawałek nieba i tak dalej, więc niby była sentymentalna piosenka, ale jeżeli się wiedziało, w jakich warunkach myśmy tam żyli, to było bardzo jasne i łatwe do zrozumienia. No i jeszcze samo wykonanie przecież, prawda? No, tak, oczywiście. Czyli kontakt pozasłowny, który się nawiązuje z publicznością. Jak zwykle, tak. A po wojnie? Zaraz po wojnie zaczęłam występować w Warszawie, w radiu. Roma był taki teatr, w którym odbywały się nagrania i dla radia, i występy. Tak zwane chałtury, nie wiem, czy to się nadal tak nazywa. Cały czas. Więc takie były występy, jeździłam z bardzo znanymi artystami. Był speaker na przykład Radia Polskiego sprzed wojny, uwielbiany, miał piękny głos, Tadeusz Bocheński, który jeździł jako ten właśnie speaker. Był Elektorowicz, który dla mnie komponował piosenki i który był też przez w jakimś okresie moim akompaniatorem. Była Chmurkowska, świetna komiczka. Nie wiem, czy ona jeszcze żyje. Jakszczas był. Ja mam afisze, które są u mnie na suficie rozklejone. Bardzo dużo znanych artystów. Rudzki, Kazimierz, Otwinowski, Dymsza. Dymsza też, tak. Tak, Jankowski, czy coś takiego. Nie pamiętam, ale dużo, z wieloma artystami, bo te chałtury to, prawda, się ciągle zmieniały, więc... To się jeździło, jeździło, tak? Się, turnie. Tak, ta turnie z paroma aktorami, wykonawcami. Jak galicyjskie teatry po Galicji. A to ja nie wiem, nie znam tego określenia. No, takie czasy Heleny Modrzejewskiej, jej początków kariery. Oż, wózą pry, ja nie jestem z tych czasów, a? Nie, ja nie mówię, ja mówię, że tak samo, broń Boże. Się pani nie naraża. Już się, zdaje się, naraziłam. No, a wtedy repertuar jaki był? Repertuar też były, niewiele było nowych piosenek, też ciągle ten repertuar przedwojenny. To jeszcze była publiczność, która właśnie chciała wspominać dawne czasy, bo ja jednak z Polski wyjechałam w 50 roku, czyli w gruncie rzeczy wszystkiego 5 lat, przecież nie zaczęło się od razu występować. Zaczęłam właściwie występy od razu od radia. Tak. Ale występy publiczne nie od razu się zaczęły, więc nagrywało się ciągle te stare piosenki, bo publiczność właśnie tego żądała najbardziej. Czy spotkała pani w czasie swoich podróży, w czasie swoich występów Sygietyńskich, to znaczy Mirę Zimińską i Sygietyńskiego? Sygietyńskiego nie znam, ale Mirę Zimińską poznałam z tej złej strony przed wojną. I o niej piszę w książce zresztą. Proszę powiedzieć nam coś o książce, dlatego że książka, może odeślemy słuchaczy tych, którzy się naprawdę zainteresują właśnie do pani książki. Jak najchętniej. Książka nosi tytuł bardzo groźny, Sztafeta oszczerców. I to wiele mówi i od razu można się nastawić na to. Jest autobiografią pieśniarki, to jest podtytuł. Opowiadam w niej moje przeżycia częściowo wojenne. Zaczynam właściwie od wojny, nie od przedwojny. Zaczynam od wojny. Czasem wtrącam jakieś tam krótkie epizody. Więc na ogół wojna, to znaczy getto. Ukrywanie się po getcie po stronie tak zwanej aryjskiej. A potem po wojnie wszystko to, co miało miejsce, prześladowanie, oszczerstwa,
procesy, artykuły w prasie i tak dalej, i tak dalej. Trudno opowiedzieć kilkadziesiąt lat swojego życia w paru słowach, tym bardziej, że to było wiele się rzeczy działo nieprawdopodobnych. Więc odsyłam jak najbardziej do mojej książki, ale w Polsce niestety jej nie ma, ona jest tutaj tylko. Proszę nam powiedzieć coś o tych rzeczach nieprawdopodobnych, bo ja też książki nie znam i też mnie to zainteresowało. Nie sposób, nie sposób. To jest, czytała pani kiedyś o aferze Dreyfusa na przykład? Był taki słynny proces Dreyfusa, którego nazwisko już przeszło do historii literatury światowej. I związane, jak się mówi, Dreyfus, to jest to związane z nieprawdopodobną aferą prześladowania człowieka, któremu się podłożyło kukułcze jajo w postaci zdrady kraju, najniewinniejszy, ale dlatego, że on był Żydem, więc jego niszczyli. No, proces zesłany był na wyspie diabelską, bodajże ona się nazywa. Ale on w końcu został jednak oczyszczony. Zola się do tego przyczynił i Zola to był największy sukces Zoli, ten jego słynny list J'accuse do prezydenta, bo ten proces w rezultacie doprowadził do tego, że padły głowy najwyżej stojące do prezydenta włącznie. Więc w moim wypadku mnie nie prześladowali antysemici, tylko Żydzi. A że ja jestem Żydówką, więc pani rozumie, że ten zupełny absurd mojej sytuacji i tragizm tego. Tylko oni mnie prześladowali. Katolicy mnie w Polsce nie prześladowali. Absolutnie nieodwrotnie. Bardzo mi pomagali. Dzięki nim żyję i mam im wiele, wiele do zawdzięczenia. Więc w tych paru słowach tylko tyle mogę powiedzieć. Naprawdę nie do opowiedzenia. Mhm. Czyli w Polsce była pani gdzieś do lat 50. Do 50. roku, ale wyjechałam z Polski dlatego, że mnie właśnie ci, że moi współwyznawcy zaczęli bardzo prześladować, a że oni byli w radio i w wielu innych miejscach znanych. Zażądano ode mnie rzeczy, których absolutnie nie chciałam robić, jak śpiewanie, między innymi, zaczynam od najsłabszych, śpiewanie propagandowych piosenek, skreślano mi absolutnie, zresztą piszę o tym w książce, skreślano mi mój repertuar, jako że on jest burżuazyjny, a żądano ode mnie śpiewania Haj żywiot towarzysz Stalin, czego ja nie chciałam robić i wobec tego wybrałam jedyną drogę, jaka mi została. Szczęśliwie, to znaczy emigrować do Izraela. Co zrobiłam? I na szczęście pozwolono mi, bo to też nie było pewne do ostatniej chwili, czy mnie wypuszczą po tych wszystkich prześladowaniach oficjalnych i nieoficjalnych. A teraz jest pani w Paryżu. Jak to się stało? W Paryżu jestem od bardzo dawna. No tak. I właśnie, jak z Izraela do Paryża? A po prostu statkiem i pociągiem. A kiedy i dlaczego? Przyjechałam jako do turystka. Do stolicy świata? Do stolicy świata, do stolicy marzeń wszystkich artystów. Absolutne marzenie, które nigdy nie wierzyłam, że się zrealizuje. Nie, to było ponad moje możliwości. No więc przyjechałam tu jako turystka, a zostałam nieoficjalnie, jak wielu turystów to lubiło, wiele takich ukrytych emigrantów. Perypetie były też niesamowite, ale się udało. Zostałam. Już teraz się nie boję. I od razu zaczęła pani śpiewać? Od razu zaczęłam śpiewać. Gdzie i co? W kabarecie. Od razu mnie zaangażowano do kabaretu, tak zwanego polskiego kabaretu, bo to dla publiczności pochodzącej z Polski. Ja wtedy słowa po francusku nie znam. Wprawdzie nauczyłam się w Izraelu paru hebrajskich piosenek, ale to nie wystarczyło. Dla francuskiej publiczności w każdym razie nie miała znaczenia. No, więc zaczęłam w tym kabarecie, gdzie przychodziła publiczność polska i która jak najbardziej chciała słuchać moich starych piosenek. Znów ciągle jest kontynuowanie tego samego repertuaru, który był bardzo duży. W międzyczasie nauczyłam się po francusku, więc śpiewać tylko. No i tak z kabaretu do kabaretu nauczyłam się śpiewać po rosyjsku. Mam dobry akcent po rosyjsku. Po francusku nie, niestety. No, nawet mówią, że po polsku zaciągam. Więc, ja wiem. Tak mi mówią. Nie wiem skąd. Słowem, no i tak poszło. Zaczęłam od razu występować.
bardzo i w radio. Osiągnęłam to, zresztą też o tym piszę, osiągnęłam w tym okresie nieosiągalne. To znaczy, że musiałam złożyć egzamin w radio, żeby mieć prawo do śpiewania nie tylko w sekcji polskiej, bo jest nadal sekcja polska, ale żeby móc śpiewać po prostu w radiu francuskim. To trzeba było zdać egzamin i osiągnęłam kolosalny zaszczyt, był i wielkie dla mnie zwycięstwo, że zostałam zaangażowana z bardzo pochlebną opinią. Czyli dostałam legitymację, czyli mogłam już nagrywać we francuskim radiu. I zaczęła pani nagrywać. I zaczęłam nagrywać. Potem zostałam zaangażowana do firmy płytowej Ducrete Thompson. Zaczęłam nagrywać płyty. Jedną nagrałam po polsku, a inne nagrywałam po francusku. W międzyczasie wyjeżdżałam za granicę. W międzyczasie nauczyłam się też trochę po angielsku i po hiszpańsku. Jeździłam do Wenezueli. W Wenezueli nauczyłam się śpiewać po hiszpańsku. Nagrałam też płytę. Co jeszcze? Nagrywałam, wracałam. Te kabarety mnie zawsze angażowały. I tak życie przeszło. A teatr? Nie, teatr tak. No, występowałam w teatrze. I to też był wielki zaszczyt i kariera fantastyczna, ale niestety moi współwyznawcy nadal mnie prześladowali i nadal mnie prześladują po dzień dzisiejszy, więc gdziekolwiek tylko jak zahaczyłam się, to od razu podcinano mi korzenie. Zostałam zaangażowana do rewii z Charles Aznavourem na czele w Alhambrze, nieistniejący już dzisiaj teatr, gdzie byłam za tak zwaną Vedette American i tam występowałam z 50-osobową orkiestrą jako druga wedeta po Aznavourze. W innych, bo różne były gala w radio, często publiczne nagrywania były z bardzo znanymi artystami, występowałam. Wszystko trudno tak pośpiechu wyliczyć. Dużo tego było. I to były nowe piosenki już, tak? Te po francusku. Nowe piosenki, bo już w obcych językach. Kto pisał? O, to pani nic nie powie. Między innymi najwięcej śpiewałam Aznavoura, Brela, Trenet. Nawet coś mi mówi. No, jakie słowa? Troszeczkę. Dużo jeździłam. No to bardzo proszę, dużo, o wyjazdach. Dużo jeździłam. Gdzie pani nie była? Może prościej będzie. Nie, to nie przesadzajmy. Ale jeździłam dużo. Zaczęłam na przykład, pierwszy raz miałam tournée w Ameryce Północnej z artystami z Londynu. Ja byłam jedna z Paryża. To tournée było robione po tak zwanych osiedlach polskich, w miastach, gdzie największe były skupiska polskiej emigracji. Potem oni wrócili do Europy, ja zostałam i zrobiłam recital w Steinway Hall. Bardzo miał duże powodzenie, wobec czego powtórzyłam go po krótkim czasie. Potem wróciłam do Paryża. Potem pojechałam znów do, nie pamiętam czy to od razu, pojechałam do Ameryki i już dałam recital w Carnegie Hall. Zostałam tam krótko i pojechałam na koncert do Mexico City. Z Mexico wróciłam do New Yorku. Zaczęłam się dowiadywać, czy może daliby mi jakąś, bo tam trzeba było zamawiać salę co najmniej na rok z góry. I był rzeczywiście szczęśliwy przypadek. Jakiś artysta odwołał swój występ, wobec tego sala była wolna i mogłam od razu urządzić drugi recital. Perypetie były niesłychane, piszę też o tym w książce. Jednym słowem dałam drugi recital w Carnegie Hall. Jeździłam po wielkich miastach, z Kanadą włącznie. No gdzie jeszcze? W Europie dość dużo jeździłam. Występowałam w Londynie w teatrze, który należał do Refrena i Hemara. I tam byłam za tak zwaną wedetę.
występowałam, był zespół innych artystów. Dość długo to trwało, rewia była. W Szwecji, w Sztokholmie występował, w Danii, stolica Danii, jak się nazywa? Zapomniałam. Kopenhadze, voilà. Udało mi się tym razem. W Kopenhadze występowałam. W Belgii, w Brukseli, tak. Gdzie jeszcze? Jednym słowem, w wielu miastach. Ale to były jednak występy muzyczne, prawda? To były teatry muzyczne, teatry rewiowe. Czy... To niekoniecznie teatry, to były kawiarnie, w których się odbywały występy, w których była scena, na przykład w Brukseli jest taki bardzo znana kawiarnia. Ancien Belgique, voilà. Była taka znana kawiarnia Ancien Belgique, a może nie. Zapytałam dlatego, że chciałam dowiedzieć się o to, czy zdarzyły się Pani występy takie stricte teatralne, to znaczy teatralne role? Nie, nie. W spektaklach? Nie, nie. Nie, nie, nie. Jestem pieśniarka. Zdecydowanie, czyli zawsze miało to tło muzyczne. Tylko, wyłącznie, tak. Ale podejrzewam, że jakby tego rodzaju występowanie też jest to aktorstwo, prawda? Aktorstwo chyba jeszcze trudniejsze, bo aktorstwo polegające jeszcze na dodatkowym jakby elemencie warsztatowym, który trzeba opanować, nie tylko umiejętność rządzenia widzem i operowania ciałem, ale jeszcze głosem. I to bardziej niż mówiąc, pośpiewając. I dochodzi jeszcze jedna rama, która jest dla aktorów scenicznych, nie ma jej, to jest rytm. No właśnie. A jak to jest, proszę mi powiedzieć, kiedy wychodzi się na scenę i staje się przed publicznością? Trema. No to wiemy, ale poza tym. Paraliżująca trema. Prosi się Boga, żeby nie było tak zwanej dziury pamięciowej, żeby nie było chrypki i żeby wziąć publiczność, jak to się mówi między nami, wulgarnie za mordę. Nawet jak się bardzo długo już śpiewa i doskonale... Coraz większa trema jest, bo tak? Coraz większa jest świadomość odpowiedzialności, jaką się bierze, że sama jedna mam odwagę chcieć zainteresować sobą i tym, co robię, salę wypełnioną paruset osobami. Więc... Jednym słowem nie można powiedzieć o zrutynieniu absolutnie. Nie grozi to w tym zawodzie. To jest śmierć dla aktora. Jeżeli on nie jest świadom tego, albo jest zadowolony ze swojej rutyny, to jest koniec. Nie wolno. Trzeba być absolutnie za każdym razem, za każdym występem na nowo narodzonym w niepewności, w strachu, czy się dotrzyma do końca, czy się da to, co publiczność przyszła wziąć od aktora, czego się spodziewa po nas. Nie, nie wolno rutyny, broń Boże. Czyli jednym słowem jest to takie jakby dwutorowe działanie, bo z jednej strony chwytamy publiczność absolutnie i musimy sobie ją kupić, a z drugiej strony strasznie się jej boimy. Jak to pogodzić? Jak to pogodzić, że powiedzmy, jeżeli weźmiemy pianisty, to on musi robić gamy codziennie, żeby palce, prawda, rozgrzać na tym. To jest nasza rutyna, którą musi się mieć, bazę rutyny. A potem dochodzi interpretacja i to już nie ma nic wspólnego z rutyną. Ja bym nie nazwała tego rutyną, natomiast nazwałabym warsztatem po prostu. Warsztatem, dobrze. Dla tancerzy jest to samo. Muszą rozgrzewać sobie wszystkie członki, nogi, ręce i tak dalej, a potem dochodzi już sztuka. Ale baza musi być. Warsztat, jak pani mówi. No chyba tak, tak. Jakiś... Jeśli mogę w ogóle prosić o jakieś wspomnienie, coś takiego, na przykład takiego koncertu, który był szczególnie, nie wiem, wzruszający, szczególnie miły, kiedy kontakt z publicznością był może największy, najowocniejszy, największa nić porozumienia, bo to przecież o to chodzi, prawda? Coś takiego. Ja nie wiem, jeżeli artyści mówią, że mieli jeden taki, który im utkwił w pamięci, to z jednej strony mi ich żal, nie jest żal mi ich, że był tylko jeden, a z drugiej strony trudno mi w to uwierzyć, bo mieć jeden zły, prawda, złe wspomnienie, zły jakiś wypadek, to tak, to może być jeden i to dla tych, którzy tylko mieli jeden, bo jest ich więcej. Ale jeżeli
ktoś wspomina tylko jeden dobry. Nie, w jednym występie może być parę złych i parę dobrych momentów, kiedy się z siebie zadowolonym ewentualnie, a w innych momentach z siebie niezadowolonym. Nie, czyli tego... jakby rzecz nie dająca się do końca wartościować. Nie, myślę, że nie. A historie typu, nie wiem, złamania obcasa na scenie i takich złamanie obcasa na scenie nie, ale na przykład jeżeli pani powiem, że w Krakowie po wojnie występując w kabarecie jeździłam zawsze z moją Puncią, to był mój piesek Yorkshire i Puncia została w garderobie, ktoś uchylił drzwi, ja byłam w trakcie rozmarzona, pełna łez, zadławione gardło, śpiewałam dramatyczną piosenkę i nagle Puncia stanęła koło mnie, usiadła koło mnie na scenie i nie mogłam zrozumieć, dlaczego publiczność się śmieje, byłam zupełnie zrozpaczona, ale po prostu artysta musi iść do końca, więc ja nadal miałczałam moją piosenkę, ale już opanowana paraliżującym strachem, nie mogłam zrozumieć, skończyłam piosenkę i brawa wybuchły wielkie, więc z jednej strony się śmieli, z drugiej strony bili brawa, znów dla mnie ciągle wszystko niezrozumiałe i dopiero ktoś mi pokazał wzrokiem czy ręką, już nie pamiętam, spojrzałam w dół i na tle mojej czarnej, aksamitnej sukni siedziała biała, prześliczna Puncia i patrzyła w górę zakochanymi oczami. Proszę, życie pisze najpiękniejsze scenariusze, jak to się mówi. A proszę mi powiedzieć, mówiłyśmy o warsztacie, o tym, jak jest on szalenie ważny, to znaczy nie rutyna, a warsztat. Jakie jest pani zdanie na temat, muzyki współczesnej? Współcześnie śpiewającej. Czy pani chce przez to powiedzieć, że ja śpiewam niewspółczesne? Nie. Chodzi mi o tych, którzy teraz zaczynają swoją karierę. W tej chwili. Tak, ale ja mogę z panią tylko mówić na tematy pieśniarskie. Tak, no. Piosenka. Właśnie o to mi chodzi. Piosenka, więc jeżeli chodzi o piosenkę, to na szczęście, jak wszystko na tym świecie się odbywa, nie ma nic nowego i wszystko wraca. Po jakimś czasie moda wraca, bo nic nowego nie mogą wymyślić, więc wraca moda we wszystkim, od ubrania począwszy, nawet od powiedzmy pewnych nawrotów do religijnych. To ta beczka, którą się odwraca co jakiś czas, tak? Ani nie znam tego określenia, ale odpowiada mi. Niech będzie beczka. Teraz jest nawrót absolutny do piosenki treściwej. Można tak powiedzieć? Z treścią. Z tekstem się mówi. Z dobrym tekstem, która inteligentnie jest napisana, z ładną melodią. Nie bum, bum, walenie w bęben, nieprzytomny, bezmyślny, kretyński absolutnie, nie wyłączając takich, że tekstów kretyńskich, powtarzających się bez przerwy to samo słowo, odpada nareszcie, więc trzeba było długo czekać. Ja się doczekałam, że to odpadło. Mhm. Teraz już jest nawrót do dobrej piosenki. Tym lepiej. Może wypłyną dzięki temu nowi artyści, bo jest luka szalona we Francji. Nie ma pieśniarek, nie ma pieśniarzy, nie ma nic. Są tylko wyjce ogłupiałe. Kiedy tak jest? To już się ciągnie jakieś 15 do 20 lat. No, to się nie tak od razu zaczęło, bo byli jeszcze artyści, którzy trwali jakiś czas. To jeszcze była Barbara, która zresztą później chciała koniecznie się podobać tej nowej publiczności i zaczęła pisać piosenki, które mnie osobiście absolutnie nie odpowiadają, ale jej pierwsze piosenki to jest to zupełne cudo. I parę takich innych znanych jak ona, świetnych, które chciały, żeby się utrzymać, żeby nie być natychmiast zepchniętym zawodowo, próbowały wejść w ten nowy styl. I tak odpadły trochę, teraz jeżdżą tylko za granicą, odpadła, już nie pamiętam, bo nie będziemy wyliczać, bo to nie ma sensu. Fakt jest, że teraz może się okaże, że są pieśniarki, które mają ładny głos, które są inteligentne, które dobrze interpretują i wtedy znajdą się na pewno autorzy, którzy będą pisali dobre piosenki. Miejmy nadzieję, dlatego że w Polsce, ja obserwuję od pewnego czasu, jest wyraźne, jest powrót do starych tekstów, do starych piosenek. Ja nie wiem, z czego to wynika, że z tego, no bo na całym świecie że jest jakby to samo. Jest gdzieś zaufanie właśnie do rzeczy systemów sprawdzonych.
czy jest to chęć zabawy z formą po prostu, wynikająca z dekadentyzmu. Niemniej jednak między innymi pani piosenki słyszy się w nowych wykonaniach. Ja piosenkę Święty Antoni znam już z nowego wykonania. Ale to te piosenki moje przedwojenne są w nowych wykonaniach, to już zaraz prawie, że po wojnie, po moim wyjeździe już się zaczęło, już zaczęli nagrywać i mój list i wiele innych piosenek, także to nie jest od teraz. Ale na całym świecie jest nawrót teraz do nie tyle starego repertuaru, ile dawnego stylu, to znaczy jakiegoś zdrowszego, jakiegoś normalnego. Przecież ci epileptycy na scenie, wijący się w bólach, w jakichś makabrycznych wyjcach, którzy biorą, nie wiem jak oni to robią, żeby się pocić, ociekać strugami potu, i to wszystko miało być podnietą dla tych siusiumajtek, które piszczały na widowni. No przecież to straszne, naprawdę, to niezdrowe, no. Jedyne, jakie na to znajduje określenie, to nie jest sztuka. Jakby to robili w saunach na przykład. W każdym dobre razie miejsce. Odwrót do estetyki spokojniejszej. Na całym świecie. Wobec tego my wróćmy również na koniec do pani piosenki Mazowiecki Wiatr. Proszę jeszcze nam coś o niej powiedzieć. Ja już... Mazowiecki Wiatr to jest kujawiak Wieniawskiego, do którego napisał tekst, refren. Nie wiem, czy to nazwisko pani coś mówi, ale on świetne teksty pisał już przed wojną. Ja z nim występowałam w czasie wojny zresztą we Lwowie, w teatrze. I ten tekst jest od taki niby sentymentalny, ale w nim jest podkład tęsknoty emigrantów za krajem. Wobec tego Mazowiecki Wiatr. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja pani dziękuję. Smutek stoi u mych drzwi, pod mym oknem szara troska, tylko się po nocach śni. Mazowiecka moja wioska, ach, nie budźcie mnie ze snu, może serce uspokoję, bo nade mną świeci znów mazowieckie słońce moje. Hej, 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 rozdzwonił się piosenką, hej.